Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Blayfox, a to kolejny odcinek z Teorie i pytania widzów na temat FNAF. Pierwsze pytanie od Niki Raisen. Dlaczego we FNAF Sister Location Baby nas nie atakuje, chociaż jej jumpscare jest w trailerze? Jeśli chodzi ci o tą scenę na końcu, nie jest to jumpscare. Jest to prawdopodobnie opętanie Baby przez dziewczynkę, którą sama zabiła. I nigdzie w grze nie możemy zobaczyć jumpscare'u Baby. Kolejne pytanie od Golden Freddy. A Golden Freddy to robot czy halucynacja? Tak naprawdę Golden Freddy może być zarówno robotem, jak i kostiumem dla pracowników. Ale to, że się porusza w nocy, jest halucynacją. Kolejne pytanie od Purple Bonnie 9B. Blayfox, odpowiedz na to pytanie. Kim tak naprawdę jest Balon Gear i dlaczego chowa się pod naszym stołem? Balon Gear jest to animatronik, który czasami pokazuje się pod stołem. I jest to tylko halucynacja, która nic nie wnosi do fabuły, tylko jest dodana do gry jako taki easter egg. I doszliśmy do końca tego odcinka. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnych materiałach. A jeśli kogoś dziwi, dlaczego tak krótko, to już wyjaśniam. Przeglądałem bardzo dużo komentarzy i nie znalazłem sensownych komentarzy na ten odcinek. I proszę mi nie zadawać pytań typu, kiedy film z FNAF-a, dlaczego FNAF jest straszny, bo to są pytania, na które nie mogę odpowiedzieć. Tak jak reszta społeczności FNAF-a. Ale zachęcam was do napisania komentarzy pod tym odcinkiem, ale uwaga! Powtarzam po raz kolejny. Nie wezmę komentarza z pytaniem, na które odpowiedziałem w innych odcinkach. Więc zanim zadasz pytanie, to upewnij się, że na twoje pytanie nie odpowiedziałem w poprzednich odcinkach. Bo na takie pytanie nie odpowiem. A na razie piszcie komentarze, teorie, pytania i widzimy się w następnych materiałach. Więc na razie, do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć!